Witam Państwa, nazywam się Rafał Kamecki, reprezentuję portal artinfo.pl. Chciałbym się powiedzieć, no witam jak co roku na wykładach w ramach InvestCAFS. No, natomiast jak wszyscy wiemy, w zeszłym roku nie mieliśmy możliwości spotkania. No, rynek dzieł sztuki zmienił się oczywiście od ostatniego naszego spotkania w Krakowie. Może spójrzmy, jak on wyglądał. No, ostatnio widzieliśmy się właśnie w takim momencie, tak? Pełne sale, rynek dzieł sztuki oczywiście z bardzo dużym zainteresowaniem, mnóstwo uczestników licytacji. Tutaj mamy kolejny slajd w domu aukcyjnym Paul Swiss Art, również pełna sala, pracownicy na telefonach. Taki obraz rynku mieliśmy jeszcze rok temu. Bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o rynek dzieł sztuki. Dużo, dużo uczestników licytacji. No, obraz rynku w takiej absolutnej prosperity. No i co się wydarzyło? No, jak wszyscy dobrze wiemy, sale aukcyjne dzisiaj wyglądają w ten sposób. Tu mamy kolejne przedstawienie z domu Desa Unicum. Aukcja tutaj trwa, oczywiście bez publiczności. No i wszystkie aukcje od marca zeszłego roku odbywają się bez udziału publiczności. Tak naprawdę to jest aktualny obraz domów aukcyjnych i przebiegu aukcji. No, ale jak widzimy, w pewnym oczywiście obowiązkowym odstępie są pracownicy na laptopach, co oznacza, że cała publiczność przeniosła się, no właśnie, gdzie? Oni przenieśli się poza tym, że oczywiście na telefonach mogą nadal uczestniczyć z pracownikami domów aukcyjnych. No, ale jednak przenieśli się tutaj, tak, do internetu. Są właśnie transmisje na żywo, są specjalne aplikacje, które pozwalają nadal uczestniczyć w rynku dzieł sztuki, aktywnie kupować, oglądać przebieg licytacji. U nas w Artinfo również jest specjalna taka aplikacja, Artinfo Live ją nazwaliśmy, gdzie każdy uczestnik rynku poprzez tą naszą platformę do licytacji może aktywnie uczestniczyć w aukcji, kupować po prostu klikając na klawisz licytuj. No i teraz pytanie, czy to coś spowodowało, że nie ma ludzi na sali, jakie są zmiany? No to zobaczmy następujący slajd. Okazało się, że rynek dzieł sztuki, całoroczny obrót osiągnął wartość 380 milionów złotych w 2020 roku, co stanowiło tak naprawdę wzrost o blisko 30%. No, jest to ogromny wzrost. Nigdy wcześniej w historii naszego rynku takiego wzrostu nie odnotowywaliśmy. No, co więcej, można pokazać, jak ten rynek na przestrzeni ostatnich lat, jakie on miał obroty. Widzimy, że początek lat 2010-2011, czyli no właściwie dekadę temu, obroty na rynku wynosiły raczej 40-45 milionów złotych. Co można powiedzieć? No, to już jest prawie dziesięciokrotny wzrost w ciągu dekady. Bo nie mamy jeszcze 400 milionów złotych, ale o czym też jeszcze powiem, no ostatnie sytuacje, które obserwujemy na rynku, naprawdę kierują nas właściwie do przekroczenia tej bariery 400 milionów złotych całorocznego obrotu. No coś, co kiedyś zupełnie było nie do pomyślenia. Oczywiście, można się zapytać, a jaki jest powód tego? Tutaj jeszcze widzimy mapę Polski. Oczywiście wszystko tak naprawdę koncentruje się w tej chwili
Jednak w Warszawie najwięcej domów aukcyjnych tu się otwiera, najwięcej tych głównych, ważnych domów aukcyjnych to właśnie tutaj ma swoje siedziby. Aczkolwiek nie tylko, bo jest Sopocki Dom Aukcyjny, który też zajmuje bardzo silną pozycję, dlatego też Trójmiasto jest tak mocno tutaj wybite, ale też tradycyjnym ośrodkiem handlu dziełami sztuki jest Kraków, ale również i Łódź, i Bydgoszcz, i wygląda na to, że tych miast pewnie będzie więcej. No właśnie, to może pokrótce zastanówmy się, skąd są takie wzrosty. Wygląda na to, że wraz z nastaniem pandemii, kiedy właściwie na wszystkich rynkach obserwowaliśmy kłopoty i właściwie wręcz często burze czy spadki, rynek dzieł sztuki okazał się najbardziej takim zyskownym rynkiem poprzez fakt, że większość inwestorów uznało, że rynek dzieł sztuki stanie się dla nich i bezpiecznym, i też, jak widać, zyskownym rynkiem. I tak się dzieje od właściwie nastania pandemii w marcu 2020 roku, gdzie też nie do końca byliśmy pewni, w którym kierunku ten rynek podąży, czy jednak będzie pewien taki marazm, czy zatrzymanie. No, szybko się okazało, że na rynku mamy właściwie same rekordy. Tutaj mamy takie krótkie zestawienie, tak. 380 milionów złotych to jest obrót całego rocznego naszego rynku dzieł sztuki za 2020 rok. No, blisko 22 tysiące obiektów zostało wylicytowanych na aukcjach, tak? Także to jest tak naprawdę już duża liczba przedmiotów, obiektów, które trafiają do kolekcjonerów, do osób, które licytują na aukcjach. Nigdy wcześniej aż tak duża liczba nie była sprzedawanych obiektów na rynku w Polsce. No są też oczywiście nasze rekordy za zeszły rok, co też obrazuje taką tutaj odwieczną, przynajmniej już przez ostatnie lata, takie ścieranie się sztuki współczesnej i sztuki dawnej. I w zeszłym roku, tak, Wojciech Fangor jako reprezentant sztuki współczesnej na aukcji grudniowej został sprzedany za 7 milionów 316 tysięcy złotych wraz z opłatą aukcyjną, ale z drugiej strony praca Jana Matejki, portret profesora Gilewskiego w domu aukcyjnym Paul Swiss Art został sprzedany za również blisko 7 milionów złotych. I obie te, jak gdyby te segmenty, i sztuka dawna, i współczesna, konkurują ze sobą i właściwie dzielą rynek dokładnie pół na pół. 467 aukcji zostało przeprowadzonych w 2020 roku. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeszcze o tym porozmawiamy, ale oczywiście to jest rekordowa wielkość i wszystko na to wskazuje, że i w tym roku będziemy mieć równie dużo aukcji. Pozycja 228, tak, to jest liczba transakcji, która została wprowadzona do naszego rankingu Artinfo Top 1000. Przypomnę, to jest taki ranking 1000 najdrożej sprzedanych w historii dzieł sztuki, czyli od 1989 roku. My tak naprawdę co roku 1/4 tego spisu 1000 wymieniamy na nowe obiekty. To znaczy co roku tak dużo jest tych rekordowych transakcji, że około 1/4 obiektów musi ustąpić nowym rekordom z danego roku. Tutaj możemy się zapoznać właśnie z tym obrazem sztuki, jak mówiłem, dawnej, czyli Jan Matejko, portret profesora Karola Gilewskiego. Praca sprzedana za 6 milionów 962 tysiące złotych. No i konkurent sztuki współczesnej, Wojciech Fangor. Obraz zatytułowany M22 w desie Unikum. Cena młotkowa 6 milionów 200 tysięcy złotych. W sumie z opłatami aukcyjnymi wyniosła 7 milionów 316 tysięcy złotych. Tyle zapłacił nabywca. Nadal Magdalena Abakanowicz, i to też trzeba oczywiście tutaj
na korzyść sztuki współczesnej stwierdzić. Magdalena Abakanowicz, zestaw 20 figur o tytule Caminando. To jest w tej chwili najdrożej sprzedane dzieło sztuki w Polsce. Ta sprzedaż nastąpiła w 2019 roku. Ona oczywiście też potwierdziła pewną dominację sztuki współczesnej, ale w sensie takim dominację, no, że od dosłownie dekady na przestrzeni całego okresu naszego rynku, to nie jest długi okres. No, sztuka współczesna stale zyskuje na znaczeniu. No, wręcz dochodząc do punktu takiego, że to już nie Siemiradzki, czy Matejko, czy Malczewski są najdroższym dziełem sprzedanym w Polsce, a właśnie obiekty sztuki współczesnej. Tak jak tu widzimy zestaw rzeźb Magdaleny Abakanowicz. To jest w tej chwili najdrożej sprzedane dzieło sztuki w Polsce. No i tutaj szybko możemy zauważyć, jak naprawdę rosną aukcje w Polsce, jak rośnie ta liczba organizowanych aukcji. Na początku lat 2000, odkąd monitorujemy rynek dzieł sztuki w Polsce, tych aukcji raczej nie było więcej jak 100 czy właśnie 100. No w tej chwili mamy 467 aukcji. Jest to dla nas również taka już liczba wręcz niewiarygodna, gdzie ten rynek jest w stanie zmieścić taką ilość aukcji, ale rzeczywiście tak się dzieje. Mamy codziennie, bywa, że po 3, po 4 aukcje jednego dnia. To jest naprawdę już bardzo duża intensywność. Właściwie domy aukcyjne już nie patrzą na to, czy sobie jakoś specjalnie wchodzą w paradę, czy nie. Kiedyś na to domy aukcyjne bardziej uważały. Organizowano raczej jedną aukcję dziennie, żeby też nie wchodzić w jakiś konflikt z innymi domami aukcyjnymi. No dzisiaj już jest to niemożliwe. Liczba aukcji jest nawet większa niż liczba dni w roku, a trzeba dodać, że są okresy takie bardziej intensywne, typu czwarty kwartał, gdzie tak naprawdę w jeden weekend odbywa się nawet i 10 aukcji w różnych domach aukcyjnych, w różnych miastach, bo to może być aukcja w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w Bydgoszczy, w Sopocie i wszystkie dzieją się niemalże o tej samej godzinie. Na tym wykresie też możemy się zapoznać no, z takim podziałem, który się w tej chwili na rynku odbywa. Widać, że Desa Unikum zajmuje ponad 51% tego rynku w skali obrotów oczywiście. Drugie miejsce zajmuje Polswiss Art, który no, osiąga niecałe 20% rynku. Dom aukcyjny Agra Art blisko 10%, Sopocki też, który był wspomniany, a następnie Rempex, Art in House, polski dom aukcyjny, no i wszystkie inne domy aukcyjne, których jest naprawdę już bardzo dużo, bo blisko 50 podmiotów działa na rynku aukcyjnym i organizuje w tej chwili aukcje. Tam są też oczywiście stowarzyszenia, fundacje ze swoimi aukcjami charytatywnymi. Natomiast, no co ciekawe, 80% obrotów na rynku dzieł sztuki w Polsce tak naprawdę jest objęta przez 4 domy aukcyjne, czyli Desa Unikum, Polswiss, Agra i Sopocki. Te 4 domy aukcyjne wypracowują 80% obrotów na rynku aukcyjnym. Tu jest bardzo ciekawy taki wykres, nad którym już od dłuższego czasu też pracujemy, aby przedstawić go, powiedziałbym tak, jak najbardziej przejrzyście. Ważna tu jest ta legenda. To są pomarańcz, to są obiekty do 5000. Ten kolor, powiedzmy zielonkawy, jest 5-100 tysięcy, czyli taki ogólnie środkowy przedział. No i niebieski słupek to są obiekty powyżej 100 tysięcy złotych, których wartość na aukcji przekracza 100 tysięcy. I co z tego tutaj wykresu, jakie ciekawe obserwacje zanotowaliśmy? Otóż 71%, czyli właściwie no 3/4 obiektów wylicytowanych, czyli tym co się, czym się handluje na rynku, to są jednak obiekty do 5000 złotych. I one, jeżeli chodzi o obrót,
zajmują dosłownie 6,5%. Także stosunkowo niewielką ilość. Mimo że handel jest bardzo duży, prawie 3/4 wszystkich wylicytowanych obiektów stanowi raptem tylko o 6% tego obrotu z tych 380 milionów. Tylko tyle dotyczy obiektów do 5 tysięcy. Aczkolwiek w tym segmencie jest najwięcej zlokalizowanych galerii, domów aukcyjnych, które organizują głównie aukcje młodej sztuki, aukcje sztuki współczesnej, aktualnej, aukcje sztuki XXI wieku. To są różne nazwy, natomiast w tym zakresie cenowym wszyscy się poruszają do 5 tysięcy. No i tak, co się dzieje, jeżeli popatrzymy na skrajny w takim razie wykres, czyli obiekty powyżej 100 tysięcy złotych. Okazuje się, że tych obiektów na rynku stosunkowo nie jest dużo w handlu, bo raptem 2,8% tej całej masy obiektów sprzedawanych w roku to są obiekty powyżej 100 tysięcy. No, ale te obiekty z racji swoich cen i rekordowych wyników, to tak naprawdę one generują 63% całego obrotu w roku. Więc tu widać na tym wykresie taką ciekawą proporcję, jak się ma ilość sprzedawanych obiektów stosunkowo tanich do obrotu i ile zajmują te obiekty już bardzo drogie, a tak naprawdę cały obrót niemalże jest generowany przez ten rodzaj obiektów. Warto również prześledzić, które obrazy były dla naszego polskiego rynku dzieł sztuki bardzo ważne, wręcz były takimi pewnymi milowymi sprzedażami. Jednym z takich obrazów jest Wojciech Fangor, praca M39. Była to pierwsza praca sztuki współczesnej sprzedana za 4 miliony złotych, co łącznie z opłatą wynosiło 4 miliony 720 tysięcy złotych. No, na tamten moment, 2018 rok, była to sprzedaż absolutnie rekordowa. No i a propos też powiedzmy cen w czasie, no, przyjrzyjmy się tym dwóm pracom. To jest oczywiście aktualny rekordzista, praca M22, również Wojciecha Fangora, również Rosetta, i sprzedana za 7 milionów 316 tysięcy. Także ta praca co prawda jeszcze nie trafiła powtórnie na rynek, natomiast już spokojnie można powiedzieć, że jej zyskowność na pewno mocno wzrosła, prawdopodobnie praca z powodzeniem mogłaby być sprzedana za 7 czy 8 milionów złotych, więc za dwukrotność. Kolejnym przykładem również pracy Wojciecha Fangora to grupa 5 prac z kolekcji Kres Galery, zestaw prac sprzedanych w Polsuis Arcie za 5 milionów 900, czyli prawie 7 milionów z opłatą. I też była to jedna z najdroższych prac, najdroższych dzieł sztuki współczesnej. To oczywiście potwierdza pewien taki bardzo silny trend związany ze sztuką współczesną, jak mocno ona wchodziła na rynek i jak mocno cały czas jest obecna. Kolejnym przykładem, no to jest oczywiście Henryk Siemiracki, tu już jest sztuka dawna. Natomiast przy tej pracy jest bardzo ciekawa historia związana z tym, że był to rekord sprzedaży w 2000 roku. I proszę sobie wyobrazić, ten rekord był przez 13 lat niepobity. Dopiero w 2013 roku pracę Henryka Siemirackiego zdetronizował Malczewski, Jacek Malczewski, polski Hektor, sprzedany za w sumie blisko 3 miliony złotych. I dopiero po takim okresie ta praca wysunęła się na czoło klasyfikacji najdrożej sprzedanych dzieł sztuki w Polsce, co oczywiście świadczy, w jakim stanie był rynek przez te ponad dekadę. Tak naprawdę był takim, powiedzmy, w zawieszeniu, bez spektakularnych sprzedaży, a dopiero teraz właściwie co roku mamy rekordową sprzedaż, a nawet częściej. W pierwszej połowie roku jest rekord sprzedaży wszechczasów i pod koniec roku on jest wręcz poprawiany następną
sprzedażą. Tak silnie i dynamicznie rośnie aktualnie rynek dzieł sztuki. Tu jest też ciekawa praca Stanisława Wyspiańskiego, Macierzyństwo. Jest to pastel na papierze. To jest najdrożej sprzedana praca na papierze w Polsce. No i to jest praca, która była sprzedana kilka lat wcześniej za kwotę nieprzekraczającą miliona złotych. No a po paru latach, w 2017 roku, już płacono 4 366 000 za tą pracę. Nasz polski rynek dzieł sztuki to również rekordy na skalę światową, bo Mojżesz Kisling, tutaj praca Ingrid, sprzedana za blisko 3,5 miliona złotych, to tak naprawdę najwyższa transakcja na Kislinga na świecie i ta praca została sprzedana właśnie w Polsce. Podobnie można powiedzieć o rekordowych transakcjach na Romana Opałki, pracach liczonych. Tutaj mamy transakcje z 2018 roku, 2 miliony 200. No i teraz tu też uwaga a propos zmieniających się cen. Tego rodzaju prace liczone Romana Opałki są aktualnie na świecie w galeriach za mniej więcej 1 200 000 euro. To są też już zupełnie inne kwoty niż wydawało się, że też to były rekordowe transakcje, no ale dosłownie kilka lat temu. Tutaj jest przykład pracy Wiktora Vassarelego. Praca sprzedana za 2 miliony 360 tysięcy i to też jest pewien przykład na Op Art, który z dużym przebojem wszedł na polski rynek. Bardzo dużo mamy transakcji związanych właśnie z tym rodzajem sztuki i również wchodzą artyści zagraniczni do Polski i polscy kolekcjonerzy z powodzeniem kupują Wiktora Vassarelego. Wracamy z powrotem do sztuki dawnej. Tu mamy bardzo ciekawą pracę Tadeusza Makowskiego. To też są wszystko transakcje powyżej 2 milionów złotych, czy też no nie, zawsze niezwykła rzadkość Władysław Podkowiński. Tutaj cena 1 250 000 młotek. To jest z 2018 roku. No właściwie jest pewne, że gdyby ta praca dzisiaj się pojawiła na rynku, mogłaby spokojnie kosztować do 3 milionów złotych. Ciekawostką jest pojawienie się monet na rynku aukcyjnym. Nie mówimy tu w ogóle o rynku numizmatycznym, ale bardziej o rynku domów aukcyjnych zajmujących się właśnie sprzedażą dzieł sztuki. Taka aukcja odbyła się w Desie Unikum. Tu mamy bardzo właściwie niesamowicie kolekcjonerską monetę 50 dukatów, która została sprzedana za 2 miliony 400 tysięcy, co w sumie dało 2 miliony 800 tysięcy z opłatą. Jest to w tej chwili najdrożej sprzedana moneta w Polsce i łącznie z tą monetą były oferowane blisko 50 innych polskich monet złotych, dukatów. I całościowy obrót w tej aukcji wyniósł ponad 8 milionów złotych. W Polsce bardzo i właściwie znacząco rośnie zainteresowanie rzeźbą. Tutaj mamy przykład pracy Igora Mitoraja, Ikaria. Praca sprzedana za 2 350 000 złotych. To zainteresowanie rzeźbą i bardzo wysokie ceny rzeczywiście z reguły dotyczą takich nazwisk światowych, no właśnie jak Mitoraj, no ale też wspomniana wcześniej Magdalena Abakanowicz. To jest praca Piotr i Paweł, sprzedana w Sopockim Domu Aukcyjnym za 1 250 000. I ponownie, to jest transakcja z 2018 roku. Na najbliższej aukcji w Desie Unikum pojedyncza postać Abakanowicz kosztuje już 800 tysięcy, czy też postać takiego mutanta odlana z brązu, to już są estymacje 1 milion 500. Przepraszam, tak. I to są oczywiście już ceny światowe. I w przypadku Abakanowicz no zainteresowanie w Polsce tą polską artystką jest bardzo duże. No i właściwie warto się przyjrzeć takiemu podsumowaniu, które właściwie teraz na potrzeby też
tego spotkania, wykładu przygotowaliśmy. Udało nam się podsumować pierwszy kwartał 2021 roku i zestawiliśmy go z pierwszym kwartałem 2020. No, ten wzrost jest oszałamiający dla większości uczestników rynku. Aż 72% wzrostu kwartał do kwartału. No mało który rynek jest w stanie pochwalić się takim wzrostem. No rzeczywiście to robi kolosalne wrażenie, zwłaszcza jeżeli to się zostawi z takim wykresem, powiedzmy no tutaj 5 ostatnich lat, analogiczne okresy, pierwsze kwartały. Widzimy, że w 2017 roku obrót w pierwszym kwartale to było raptem 40 milionów, tak? Teraz mamy 111 milionów, także no to jest niemal trzykrotnie więcej. Tak silnie ten rynek dzieł sztuki w tej chwili rośnie. Oczywiście można by się zastanawiać, jakie są tutaj tego przyczyny, natomiast wydaje się, że i tu też z tego wykresu widać, te procesy już postępowały, tak? Rynek dzieł sztuki rósł już od dobrej dekady, a właściwie pandemia spowodowała no, przyspieszenie tych procesów. Okazuje się, że pandemia koronawirusa była takim katalizatorem do procesów, które już i tak trwały, no ale jak widać bardzo silne przyspieszenie to spowodowało, bo ten ostatni wzrost już jest taki najmocniejszy. No, wygląda na to, że dla wielu inwestorów rynek dzieł sztuki okazał się takim bezpiecznym, ale też i ciekawym, jeżeli chodzi o lokowanie pieniędzy rynkiem, takim właśnie na czasy niepewne, kiedy na innych rynkach finansowych jest taka duża zawierucha, burza, czy też odnotowywane są spadki. Rynek dzieł sztuki okazał się dla nich, dla inwestorów, bardzo atrakcyjny i właśnie no, przede wszystkim na pewno to bezpieczeństwo tutaj dużą rolę odgrywało. No, oczywiście zmieniły się też nasze, na właściwie nasze życie codzienne, tak, na co wydajemy obecnie pieniądze. Można podać przykład chociażby taki, że wstrzymanie się od wszelkiego rodzaju wyjazdów zagranicznych no, powoduje, że duża część kolekcjonerów ma większe oszczędności w portfelu i sama przyznaje, że wydają te oszczędności właśnie na swoje pasje, na zakup dzieł sztuki do swoich kolekcji, na ściany i cieszą się tymi zakupami takimi właśnie emocjonalnymi. Coś, co częściowo im to miało radość przynosić, pewnie chociażby wyjazdy zagraniczne, czy może wyjścia do restauracji. Teraz tego wszystkiego nie mamy i kolekcjonerzy po prostu więcej wydają. Tutaj widzimy, że no nie tylko obroty rosną, tak? Bo 72% wzrostu obrotów, ale to także liczba wylicytowanych obiektów. Tutaj mamy wzrost o 76% do ponad 6,5 tysiąca obiektów. To jest naprawdę już ogromna ilość. Raptem w 3 miesiące tak duża liczba dzieł sztuki została sprzedana i to jest rzeczywiście też odzwierciedlone w liczbie aukcji. Aukcje wzrosły też o 76%. No od początku roku mieliśmy już 127 aukcji. To naprawdę jest niebywały wynik z perspektywy wcześniejszych lat, bo kiedyś cały rynek roczny to było około 100 aukcji. No tutaj również widzimy, jak poszczególne domy aukcyjne pną się w górę, zyskują. Desa Unicum, która jest w tej chwili liderem rynku, zwiększyła swoje obroty o 13 milionów, co daje im taki przyrost 50-procentowy. Podobnie Polsuis, Agra, tu są wzrosty o blisko 7 milionów złotych, które odpowiadają też bardzo, bardzo wysokim wzrostom. No i Sopocki dom aukcyjny, który no, wykonał chyba największy skok, bo to jest 375% wzrostu. To jest naprawdę sytuacja, która nigdy wcześniej nie miała miejsca na naszym rynku.
No i właściwie przejdźmy do konkretnych przykładów takich rzeczywiście dużych zmian cenowych, które jak gdyby też pokażą, jak ten rynek rośnie i jaką on popularnością się tutaj dużą cieszy, bo trzeba też powiedzieć, że wygląda na to, że rynek dzieł sztuki w Polsce rośnie też w związku z tym, że wytworzyła się pewna moda na otaczanie się dziełami sztuki. I to jest przykład Zdzisława Beksińskiego. Tutaj mamy pracę sprzedaną za 800 tysięcy złotych, co razem z opłatami dało 960 tysięcy, blisko 1 000 000 złotych. To jest praca, która miała cenę wywoławczą 200 tysięcy. Dom aukcyjny estymował ją na poziomie 300-400, więc wygląda na to, że dość tak racjonalnie podeszli do wyceny, no ale rynek, kolekcjonerzy uznali, że za taką pracę mogą znacznie więcej zapłacić, nawet do 1 000 000 złotych. I to jest oczywiście transakcja teraz, z marca z tego roku. No, a jak się ceny w ogóle Beksińskiego kształtowały na przestrzeni lat? Dosłownie jeszcze 2-3 lata temu prace Beksińskiego raczej nie przekraczały 100 tysięcy złotych. Tutaj mamy przykłady prac po 95, 91, 110. Jeżeli byśmy się cofnęli jeszcze bardziej, to 2013 czy 15 rok. Prace Beksińskiego były możliwe do kupienia za mniej więcej 40-60 tysięcy złotych i to był taki przedział tych prac. No i tu już największa ciekawostka. Wspomniana praca sprzedana za prawie 1 000 000 złotych okazuje się, że już wcześniej była na rynku, tak? W 2013 roku w Desie Unikum z 45 tysięcy praca została sprzedana za 48 tysięcy. I po dosłownie 7 latach, 8, mamy sprzedaż za 800 tysięcy plus opłaty. To jest oczywiście bardzo taki dobitnie pokazujący przykład, jak mocno dzieła sztuki potrafią rosnąć, jak bardzo się to wszystko zmienia. W tym roku mieliśmy też bardzo duże zainteresowanie w ramach sztuki dawnej pracami Jacka Malczewskiego. Tutaj jest przykład takiej transakcji i licytacji w marcu tego roku. Praca zatytułowana Przątka. Z ceną wywoławczą 1 700 000 złotych. W toku naprawdę szaleńczej licytacji doszła do kwoty 5 600 000, co z opłatami aukcyjnymi to wyniosło ponad 6 700 000 złotych. To są oczywiście już wręcz rekordowe ceny sprzedaży dla tego artysty, ale sama licytacja i jej żywiołowość, no, jednoznacznie wskazuje, że zainteresowanie jest ogromne na rynku. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku przy pracy Jacka Malczewskiego, Artysta i Chimera. Tutaj zaczęliśmy raptem z 500 tysięcy złotych, cena wywoławcza, a licytacja zakończyła się na 3 miliony 100, czyli 3 miliony 650 tysięcy zostało zapłacone ostatecznie przez szczęśliwego nabywcę. I tutaj również widać, jak bardzo w tym momencie klienci są gotowi, można, ktoś powie, przepłacać, ale oni czują, że te dzieła sztuki będą rosły i absolutnie nie uważają, że mogą się zatrzymać gdzieś w górnych nawet widełkach estymacji. Kolekcjonerzy czują, że te prace są wyjątkowe, unikatowe i za nie warto płacić znacznie więcej nawet niż aktualna wycena. I oczywiście się to wszystko sprawdza, bo za parę lat możliwe, że taka praca również trafi z powrotem na rynek i wielomilionową transakcją będzie przypieczętowana. Wszystkie te informacje można też u nas oczywiście znaleźć w takim corocznym raporcie. Artinfo.pl, raport rynku dzieł sztuki. To jest taka nasza publikacja, do której serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym wydawnictwem. No, to jest bardzo, bardzo bogata
Publikacja to jest 324 strony, no, wiele barwnych reprodukcji, ponad 250, liczne tabele, rankingi, ale też i wizytówki domów aukcyjnych, czyli uczestników tego rynku. Dużo komentarzy, też wywiadów, rozmów. Też oczywiście jest publikowany nasz ranking Art Info Top 1000, czyli zestaw najdroższych transakcji na rynku dzieł sztuki. Wkrótce ukaże się nasz raport w 2021. Tutaj okładki jeszcze nie możemy zdradzić, ale w przeciągu najbliższych, powiedzmy, 3-4 tygodni ten raport również się ukaże i będzie dostępny u nas na stronie. Zresztą tutaj na stronie www.artinfo.pl i również można napisać do nas mail na raport małpa.artinfo.pl i bardzo chętnie zrobimy już taką wstępną rezerwację na zakup takiego raportu. No, mam nadzieję, że tak pokrótce przeszliśmy w szczegóły naszego rynku i zwłaszcza to podsumowanie kwartału 2021 jest dla nas niebywałym też mimo wszystko zaskoczeniem, nawet dla ekspertów i uczestników tego rynku. Te wzrosty ostatnie są rzeczywiście ogromne i zainteresowanie kolekcjonerów i inwestorów, jeżeli chodzi o rynek dzieł sztuki, przechodzi niestety nawet wyobrażenie, zwłaszcza takich uczestników obserwujących ten rynek już od wielu, wielu lat. No, serdecznie zapraszamy oczywiście do kontaktu z nami, z Art Info, czy też z domami aukcyjnymi. Warto oczywiście się radzić, warto rozmawiać, warto obserwować, oglądać katalogi najbliższych aukcji. No, tą wiedzę o rynku dzieł sztuki trzeba zdobywać systematycznie, no właśnie poprzez oglądanie, analizowanie. Mam nadzieję, że kiedy już pandemia ustanie, to też będą możliwe takie też wyjścia do galerii, gdzie można też oglądać wystawy i zapoznawać się z aktualną ofertą galerii. To też często jest bardzo dobre źródło informacji. No i tak jak powiedziałem, najważniejsze jest edukowanie się, tak? To jest oczywiście pewien proces, ale naprawdę dzieła sztuki potrafią i przynosić bardzo dużo taką zyskowność, ale myślę, że co jest najważniejsze dla nas wszystkich, taką też satysfakcję z otaczania się dziełami sztuki. Także bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia na aukcjach lub też na naszych mobilnych platformach. Dziękuję bardzo.